Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a, po godzinach królem rowerów. Dopiero co nagrałem dla Was z Rosji film o słuchawkach Open.com i Open Move od Aftershocksa, a już nagrywamy dla Was ze Stefanem, co ma kamerę, nowy film o tym, że Aftershocks zmienia nazwę na Shocks. Formerly Aftershocks i przysłali nowe słuchawki Open Run Pro. Bardzo dobrze, bo właśnie zgubiłem gdzieś Aeropexy za 700 zł. Open Move to były takie słuchawki jak Open Comy o tytuł, tylko bez mikrofonu, w trochę nowszej budzie. Ja mam takie z pomarańczowymi guziczkami. Też mam Open Comy. W zasadzie jedyne, które teraz mam, to Open Comy, te z mikrofonem. Nawet w nich ostatnio biegałem i powiem Wam, że da się. Bo po prostu ten mikrofon sobie tutaj wtedy obkręcam do tyłu, chowam pod czapką i jakoś działa. Generalnie nie koliduje to z czapką, słuchawki są spoko. I do nich było takie sobie pudełeczko w zestawie i tak dalej. Te pierdoły już możemy schować, bo to było i dawno minęło. Były czasy dawne, słusznie minione. A teraz zrobimy sobie unboxing nowych Shocksów, które się dawniej nazywały Aftershocks. Mam nadzieję, że może zmienią po kolei też te nazwy na jakieś bardziej ludzkie. Bo jak się nazywały Trex Air, Aeropex, coś tam to nie szło ogarnąć, które są które. Także dzisiaj sobie rozpakujemy takie. Zalety słuchawek z przewodnictwem kostnym. Może tutaj zrobię taką retrospekcję mało nudną. O co w ogóle chodzi? Chodzi o to, że te słuchawki nie przenoszą nam dźwięku do kanałów usznych. Omijają w ogóle bębenek, działają na zasadzie dźwięku wytwarzanego przez drgania. Najłatwiej jest to sprawdzić w ten sposób, że możecie te słuchawki przyłożyć do czegoś, na przykład do rozpiętego jakiegoś materiału, czy nawet do kartonu. Jak przyłożymy takie słuchawki do kartonu, to będzie słychać jak grają, bo karton zacznie wibrować. Shocksy, jak widzicie, pudełko mają dokładnie takie samo jak Aftershocksy, którymi były wcześniej. 29 grudnia zmienili nazwę brandu na krótszą, łatwiej wpadającą w ucho. Wiecie, jak to w korpo. Musi być sexy, trzeba zrobić rebranding, a pan menedżer ma płacone od zmiany. Także jezioro damy tutaj. Także teraz to się nazywa Shocks. I te oto Shocksy przychodzą do nas w takim oto opakowaniu. Folijkę to się zutylizuje. Co tu dalej dostajemy? Otwieram je pierwszy raz, tak jak Wy dopiero zobaczę, co jest w środku. Tu mamy pudełeczko, instrukcja, której nigdy nie czytam, chyba że coś zacznie dymić. Dobra, nic tu więcej ciekawego nie ma. To też out. Zostały nam słuchawki w sexy kolorze blue. Coś mi się wydaje, że miały przyjść zielone, ale już niech będą blue. Kabelek do ładowania. 100 milionów lat temu w odległej galaktyce, kiedy pierwsze słuchawki Aftershocksa miały mikro USB, tak jak w Samsungu, a potem wprowadzili to swoje złącze magnetyczne, to dawali dwa kabelki. I to było fajne, bo można było jeden od razu zgubić, wtedy się miało drugi, było spoko. Ale te kabelki odładowania są w tej chwili unikalne. W Open Comach i Open Move'ach mają taki dziwny kształt, że się tak podłączają tu pod skosem, tu się podłączają normalnie, tak jak w Aeropexach. I kabelek jest jeden, także jak go zgubicie, to trzeba sobie drugi dokupić, kosztuje pewnie coś koło 5 dych. Reszta generalnie dokładnie tak samo. Widzę, że tutaj lokalizacja jakichś mikrofonów chyba się zmieniła, albo może głośników. W każdym razie pojawiły się dwa sitka. Od dołu sitko i od góry sitko. Zaraz zbierzemy z podłogi stare słuchawy. O, i sobie porównamy. I tutaj widać, że w starych sitka nie ma, a w nowych sitko jest. I tu od frontu, i tu od dołu. Dziurka pewnie jest na mikrofon. No i tutaj te z mikrofonem do pracy biurowej, to powiem Wam, że są ultra wygodne, bo naprawdę dobrze ten mikrofon zbiera i dobrze się w nich pracuje. Co prawda, jak sobie dacie za wysoko, to go widać kątem oka, jest to lekko irytujące. Ale jak jest na dole, to wszystko mega pasuje. Wchodzą pod czapkę generalnie, super się ich używa. No a tutaj mamy
te nowe na łbie prezentują się tak. Generalnie też nie koliduje to z niczym. Ja osobiście słuchawek przy sporcie nie używam, chociaż ostatnio kaleczę bieganie z okazji przygotowań do pełnego dystansu Ironmana. No i tam już stosuję różne rozwiązania, żeby to przeżyć, łącznie z muzyką przy bieganiu. No i takie słuchawki z otwartymi uszami są spoko, bo słychać, czy ktoś chce cię rozjechać albo przeklina na ciebie, że mu przebiegłeś przed nosem za szybko. Nie, to nie ja. I tak dalej. A zważymy je jeszcze. Nasza waga do ważenia dragów, części rowerowych. Ile tutaj będziemy ważyć? Producent mówi, że 29 geta. No i nawet się zgadza. Nawet mniej, 28. Może mają mało prądu i dlatego są lżejsze. Generalnie podają, że oczywiście nowe mają więcej basów. Nie wiem, co oni mają z tymi basami, ale każda nowa wersja ma więcej basów. Te prawdopodobnie mają już same basy. O, i mają jeszcze sitko z tyłu. Odkryłem trzecie sitko. No generalnie są spoko wykonane. Mamy mało reklamacji. Psują się jedne, nie wiem, na 50 par. I w zasadzie od razu nam je wymieniają. Włączyły się. I mówi, że baterii jest medium. Guzik plusikowy ma też oznaczenie włączania. Tym się włącza. Zmienia głośność ciszej głośniej. Tu macie diodę, która informuje o statusie słuchawek. Jak będzie niebieska, to się włączyły z odbiornikiem. Jak mruga, to są w trakcie szukania. Tu na drugim jest guzik zatrzymania i włączenia muzy, odbierania rozmów i tak dalej. Ogólnie mają pod tymi trzema guzikami całą komunikację ze słuchawkami, wydawanie im poleceń. Ja używam zatrzymaj, włącz muzykę, głośniej, ciszej, to jest chyba szczyt moich możliwości. A przepraszam, raz jak się kliknie szybko, to chyba przerzuca piosenkę na następną, a na dwa to wraca, ale to musicie sami obczaić. Albo tak to było w Apple'owskich na kablu, jakoś tak. No i co, i generalnie tyle. Są wodoodporne, można z nimi wejść pod prysznic, chociaż czy te z sitkiem są wodoodporne, jeszcze muszę sprawdzić. Na pewno Aeropexy były wodoodporne. Wlazłem z nimi raz pod prysznic i średnio się myje głowę słuchawka, więc nie wiem po co to komu. Port ładowania jest całkowicie wodoodporny, dedykowany kabel, jeden w zestawie. Jeszcze ciekawą informację odnośnie tych słuchawek podaje producent, że mają technologię szybkiego ładowania, w ciągu 5 minut ładują się do stanu umożliwiającego 1,5 godziny pracy. Ja generalnie zauważyłem, że albo ja jakoś cicho je słucham, albo one dużo dłużej działają niż podaje producent, bo zdarza mi się ich nie wyłączyć i po 2 tygodniach one się usypiają, jak ich nie wyłączycie, więc po 2 tygodniach sobie zakładam, odkrywam, że są włączone i że dalej mają battery high, a jak ich używam, to potrafię używać ich cały dzień i nawet po 10 godzinach one jeszcze dalej mają trochę prądu. Jeżeli chodzi o cenę, to ten model wjeżdża na samą górę cenową. Na dzień nagrania materiału nie wiadomo, czy to będzie 800 zł, 900 zł, jaka będzie cena detaliczna. Pewnie na dzień emisji będzie to już wiadomo, to dodamy Wam w napisie albo w linku pod filmem. Ale jeżeli nie potrzebujecie najwyższego modelu, żeby chwalić się po wsi, albo po prostu na maksa wykorzystywać możliwości najnowszych tych słuchawek, nie jesteście jakimś totalnym melomanem, to w mojej ocenie zupełnie spoko też jest ten model Open Move, czyli ten bez mikrofonu zewnętrznego. To wtedy wygląda mniej więcej tak. O, są takie sobie słuchaweczki bez mikrofonu. Kosztują na ten moment chyba 390 zł. Czasem się jeszcze jakieś promki na nie trafiają. I naprawdę są to fajne słuchawki z otwartą konstrukcją. Macie cały czas kontakt z bazą, słyszycie to, co się dzieje na zewnątrz. Przy bieganiu może nie jest to tak ultra ważne, ale już przy jeździe na rowerze ja sobie nie wyobrażam. W ogóle generalnie jeżdżę bez muzyki, chyba że jeżdżę jakieś numery typu 600 km w dobę, czy 300, to wtedy już włączam muzę, bo rzeczywiście, żeby ze sobą wytrzymać całą dobę sam na sam, to trzeba mieć, no znaczy to muza pomaga po prostu. A te najwyższe modele no, mają właśnie tą odporność według normy IP55. Jak ktoś tego potrzebuje albo ma dużo kasy, to można sobie kupić ten najwyższy model. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam temat pełnej dramaturgii zmiany nazwy z Aftershocks na samo Shocks. Pokazałem Wam przy okazji nowe słuchawki. Tak jak mówię, jest opcja tańsza, która też jest całkiem spoko. I z drugiej strony 4 paki na słuchawki to dalej w polskich realiach sporo kasy. Nie będziemy roztrząsać, dlaczego tak nam słabo płacą. Tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej! A jeszcze w kąciku porad.
możecie przerobić takie słuchawki na głośnik Bluetooth. Patrzcie. Wystarczy je po prostu dotknąć do jakiegoś kartonu albo innego materiału, tak jak mówiłem. Hej!